Zachwycony i wzruszony był wicemarszałek Jerzy Tutaj podczas wizyty w hostelu Misji Nowa Nadzieja w Bielawie. Członkowie organizacji kolejny raz udowadniają, że można zrobić coś z niczego. Jerzy Tutaj po raz pierwszy miał okazję zobaczyć działalność misji, zarówno tę dotyczącą prowadzenia hostelu, pracy z osobami uzależnionymi i wykluczonymi społecznie, jak również pracę spółdzielni socjalnej prowadzonej przez członków misji. Opowiedzieli oni także o tym, jak udało im się zrobić hostel z budynku, który przeznaczony był przez gminę do wyburzenia. Po tym, jak praktycznie zakończyli już remont w budynku przy ulicy Nowobielawskiej, ratując go przed ruiną, członkowie misji postanowili pójść o krok dalej. Na miejscu starych komórek, które rozebrali, chcą wybudować stołówkę, świetlicę i siłownię. Pieniędzy nie mają, ale jakoś im się zawsze udaje. Jak zwykle robimy to wszystko systemem gospodarczym. Dzisiaj akurat dostaliśmy 6 palec hękla, różnych klei, bo piszemy pisma, piszemy prośby. Pan Strzelecki nam też rozłożył na dogodne warunki beton, cement, który od niego dostajemy i bloczki. Także jakimiś wspólnymi siłami próbujemy to, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Obiekty takie jak Bielawski Hostel powstają dzięki pracy osób uzależnionych oraz dzięki ofierności sponsorów. Szef misji Jarek Pilecki liczy na to, że także przy budowie stołówki ten sprawdzony już system nie zawiedzie. Na kilka tysięcy pism, które napisaliśmy, około setki czy ponad setkę nam odpowiedzieli, także też się z tego cieszymy. Ja dziękujemy wszystkim tym, którzy się też przykładają. Robiliśmy akcję na Facebooku, 11 zł za worek cementu, też tam 400 zł chyba uzbieraliśmy za to. I tak po troszeczku, od ziarka do ziarka zbiera się jakaś tam kwota i tak działamy. Wszyscy ci, którym bliska jest działalność Misji Nowa Nadzieja w Bielawie i którzy chcą ją wspomóc, mogą to zrobić. Nie tylko finansowo. Potrzebne są też materiały budowlane. No, potrzebny nam jest cement, potrzebne nam są bloczki, potrzebne nam są jeszcze kleje, środki do wykończenia wnętrz, kafelki. Także takie podstawowe rzeczy do budowlanych remontów. Stołówka przy hostelu ma stanąć jeszcze w tym roku. Wszyscy ci, którzy chcą w tym pomóc, mogą kontaktować się z misją poprzez ich stronę internetową www.nnbielawa.com lub profil misji na Facebooku.